Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Marek Tarnacki, który jest przewodniczącym Rady Powiatu Wałbrzyskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, koalicjant. Witam panią redaktor, witam Państwa. Panie Marku, na niedawnej konferencji prasowej zwołanej przez członków klubu radnych Platformy Obywatelskiej w naszym powiatowym starostwie usłyszeliśmy wiele zarzutów z pana strony. Pan Leonard Górski mówił o tym, że pan kieruje się w swojej działalności jako radnego, jako przewodniczącego Rady Powiatu prywatą, że tak to ujmę. No to prawda. Pan Leonard, Leonard Górski myślę, że chyba nie przemyślał sobie tego, co powiedział, a wiedzę, z którą się podzielił z nami, ze społeczeństwem, w zasadzie chyba zasięgnął ze złego źródła albo kompletnie nie sprawdził tej wiedzy. Ani jedno ze zdań wypowiedzianych przez pana Leonarda nie jest prawdziwe. A dlaczego ten przetarg był taki krótki? Dlaczego był zwołany na 20 kilka godzin? Nie, ja powiem, że w zasadzie w kwestii przetargu nie powinienem się wypowiadać, dlatego że ja nie jestem stroną tego postępowania. Stroną postępowania przetargowego jest Starostwo Powiatowe i Fundacja Wrocławska i nazwy nie będę wymieniał, bo właśnie, przepraszam, że panu przerywam, ale chciałabym bardzo, żeby opowiedział pan naszym telewidzom, co miał znaczyć ten zarzut prywaty i czego dotyczył. Pan Leonard Górski zarzuca mi, że ja wynająłem na potrzeby swojej organizacji pomieszczenie w starostwie. Także no, zacytowałem. Wynajął pan, ale oczywiście najpierw został rozpisany przetarg na wynajem tego pomieszczenia. Ja powiem, nawet sama konstrukcja tego zarzutu jest nielogiczna, prawda? Bo zawiera taki zarzut, że to ja wynająłem, a to starostwo powiatowe wynajęło. I nie mnie, tylko fundacji, która realizuje na obszarze powiatu wałbrzyskiego, między innymi na obszarze tego powiatu, projekt unijny dotyczący udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom powiatu. Czyli każdy mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego może przyjść dzisiaj do starostwa i tam uzyskać poradę prawną. Tak, ja może jeszcze... Bezpłatnie. Tak, tak, to prawda jest. Myślę, że może później się troszkę odniesiemy do tego, ale jakby komentując to, co powiedział pan Leonard Górski, no warto też wspomnieć o tych zarzutach, które były formułowane również pod moim adresem w kwestii łamania wszelkich standardów i w kwestii braku etyczności działania. Także, tak było też. Właśnie. Tak, to bardzo, tak, bardzo mocno podkreślał pan Leonard, że to łamanie wszelkich standardów, brak etyki, że ja czerpię korzyści z tego, co robię w starostwie w związku z tym konfliktem interesów. No tak, no ma pan pewnie jakąś ustaloną pensję za to, co pan robi. No ja, pani redaktor, myślę, że też jeszcze, bo omawiając jakby funkcjonowanie tego punktu, to ja myślę, że może troszkę szerzej i opowiedział również o tym swoim wynagrodzeniu, które tam pobieram, ale ja tak bardzo bym chciał się jeszcze odnieść do tego, co powiedział pan Leonard Górski, bo pan Leonard Górski mi zarzucał taką właśnie nieetyczność, łamanie standardów. Ja powiem tak, no pierwszy raz mam do czynienia z takim faktem, że pan dyrektor szkoły publicznej występuje na konferencji prasowej pod szyldem partyjnym i mówi o łamaniu standardów i etyki. I powiem tak, no jeżeli chodzi o możliwości prawne występowania pana dyrektora na konferencji politycznej, partii politycznej, to jest, no nie ma takiego konfliktu prawnego, ale już jeżeli pan dyrektor na tym wystąpieniu, na tej konferencji po prostu zarzuca komuś nieprawdę i insynuuje jakieś zdarzenia, które nie miały miejsca, narusza jego godność osobistą i wiele innych jakby przepisów prawa, no to tu już ten konflikt jakby prawny zaistniał. Czy, no, czy pomawianie na ferie w szkole pewnie mógł sobie. No ja powiem tak, czy pomawianie innej osoby, publiczne pomawianie innej osoby
jest etyczne. Też się chciałem zapytać pana dyrektora Leonarda. Może krytykował pana w tak zwanej dobrej wierze. No dobrej wierze, ale pani redaktor, no jeżeli ja zarzucam komuś, powiedzmy, naruszenie etyki czy naruszenie prawa i jednocześnie sam naruszam prawo, no to troszkę te zarzuty należałoby skierować w inną stronę. Ja myślę, że pan Leonard Górski powinien popatrzeć w lustro, najpierw zanim to powiedział, i zobaczyć samego siebie, czy rzeczywiście on nie złamał etyki, czy nie naruszył przepisów prawa i czy występując na tej konferencji politycznej, czy akurat miał wypisany urlop z pracy, czy to robił w godzinach pracy. Ja takie mam zapytanie do pana. No ferie są, ale dyrektor szkoły w czasie ferii też pełni funkcję. A co pan ma zamiar zrobić z tymi zarzutami? No powiem tak, ja jestem osobą taką bardzo spokojną i zanim podejmę jakiekolwiek działania, muszę sobie to mocno przemyśleć. Na pewno nie pozostawię tego tak bez echa. Uważam, że na tę chwilę to działania po stronie pana Leonarda Górskiego, dyrektora szkoły, i oczekuję właśnie tych działań od pana Leonarda Górskiego. A czy żąda pan przeprosi? No nie, no to pani redaktor, można sobie żądać. Myślę, że jeżeli pan dyrektor kieruje się choćby odrobiną etyki, to sumienie mu chyba nie pozwoli na to, żeby tą sprawę zostawić w tym stanie. No dobrze, ale wracamy teraz do poradnictwa prawnego. Jak to było z tym przetargiem? Panie redaktor, przetarg był ogłoszony w starostwie na wniosek fundacji i ten tryb przetargowy jest zgodny z prawem. Ja nie chcę się wdawać tam w opisywanie tych przepisów prawnych, bo one są bardzo szerokie i no, myślę, że nie są bardzo interesujące. Przetarg został przygotowany przez urzędników starostwa i pod nadzorem zarządu powiatu i nie ma takich jakby możliwości, żeby był przygotowany w jakiś sposób niezgodny z prawem. Także przetarg został przygotowany zgodnie z prawem. Fundacja, która realizuje projekt, wygrała ten przetarg, została zawarta umowa. Fundacja płaci starostwu co miesiąc. Ile płaci? 500 zł miesięcznie. Za wynajem pomieszczenia. Za wynajem pomieszczenia. Poza tym ja myślę, że bardzo ważna informacja dla pana Orpla, dla pana Górskiego, że takich pomieszczeń w starostwie jeszcze jest wiele do wynajęcia i jeżeli pan Górski, bo on sugerował, że ten przetarg został przeprowadzony w tak szybkim trybie tylko po to, żeby to właśnie ta fundacja, a nie ktoś inny, no to panie Górski, kochany, w pomieszczeń w starostwie jest wiele, jak pan potrzebuje, albo pana koledzy, na prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców, na działalności, którą zarząd oceni jako działalność korzystną dla funkcjonowania mieszkańców, to na pewno będziecie mieli możliwość złożenia takiego wniosku o przygotowanie przetargu. Poza tym dodatkowe przetargi już na te pomieszczenia są przygotowane jakby w takim stanie gotowości. Także jeżeli tylko ktokolwiek złoży wniosek, można takie pomieszczenie w starostwie wynająć. To jest jakby w dwójnasób korzystne, bo to jest korzystne dla mieszkańców, jak również dla starostwa, bo to są wpływy finansowe, które mogą, powiedzmy, pokryć jakieś inne dodatkowe koszty. Pomieszczenie i tak generuje koszty stojąc nieużywane, jak się je wykorzystuje. To jest tylko dobra gospodarka. To gdzie ta pana prywata? No, pan Górski jeszcze tam tak bardzo podkreślał, że ja czerpię korzyści, bo ja zarabiam w projekcie. No zarabia pan. No bardzo, no powiem tak, no nie, jest mi trochę niezręcznie mówić o tych moich zarobkach. No, niezręcznie z uwagi na to, że... Jeżeli... Ale zręcznie o tym mówił pan Górski, to proszę się odnieść do tego, panie Marku. Powiem tak, jak nie powiem, jakie te zarobki są, to wszyscy będą myśleli, że ja tam zarabiam ogromne pieniądze i to, co robię, to w zasadzie kieruje się, powiedzmy, kwestiami finansowymi. Ja z tym projektem jestem związany już 5 lat. To jest 5. rok funkcjonowania projektu i będę jeszcze związany mniej formalnie przez następne 5 lat, bo teraz przez te 5 lat jest wynajmowane biuro na potrzeby spotkania się z mieszkańcami i za to, że miesięcznie, powiedzmy, wykonuję około 50 do 70 takich spotkań z mieszkańcami i pomagam... A teraz słyszałam, że nawet więcej, no, prawda?
no w tej chwili są... Zewsząd właśnie. Tak, w tej chwili jest duże zapotrzebowanie na to. Za to, że miesięcznie przygotowuje powiedzmy od 50 do 70 porad, w tym są porady obywatelskie i prawne, które przygotowuje nam zatrudniony prawnik, otrzymuje wynagrodzenie 1300 zł. Także ja poza tym, że... A jakiś ryczałt samochodowy panu? Nie. To jest wszystko, wszystko mieści się w tych 1300 zł. Ja poza tym punktem jeszcze organizuję pracę czterech innych punktów, które umiejscowione są na obszarze powiatu wałbrzyskiego. Nie będę ich wymieniał, bo myślę, że to nie jest taka na tę chwilę ważna informacja. Nie mam żadnego ryczałtu samochodowego. Używam do tego celu własnego samochodu, własnej benzyny. No i jeszcze tam wiele różnych własnych rzeczy używam. Ale powiem tak, no ja się związałem z tym projektem, dlatego że uważam, że takie inicjatywy trzeba podejmować. Jest ogromne zapotrzebowanie na takie rzeczy, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Społeczeństwo ma coraz większe problemy, a my jako kraj no nie spełniamy tego podstawowego celu wskaźnikowego, który był przyjęty podczas akcesji, udzielania pewnej ilości bezpłatnych porad. I w tej chwili Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowy projekt dotyczący tego działania i na najbliższej sesji, właśnie pierwsza część tej sesji, to będzie spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który będzie mówił o poradnictwie obywatelskim i prawnym, o sposobach rozwiązywania tych kwestii przez Polskę i o nowych sposobach realizacji tego zadania. Ja jeszcze powiem może tyle, że ten projekt, który ja realizuję, to już jest praktycznie końcowa część, że będzie realizowany w starostwie zaledwie do września tego roku. Następne 5 lat jakby takich kwestii poprojektowych to jest to, że ja się zobowiązałem do świadczenia porad obywatelskich, już nieprawnych, bo nie będę miał możliwości kontaktu z prawnikiem, na świadczenie takich porad przez następny okres około 5 lat, z tym, że będę je świadczył z własnego telefonu, za własne pieniądze i z własnego domu. Co prawda do dzisiaj przychodzą do mnie mieszkańcy, których obsługiwałem wcześniej przez ponad 4 lata w Boguszowie Gorcach w takim punkcie i przychodzą, bo wiedzą, że... A dlaczego już w Boguszowie nie świadczy pan takich porad? Władze Boguszowa nie widziały możliwości dalszego wynajmowania nam lokalu i z tego właśnie powodu... No ale zaraz, 4 lata widziały taką możliwości... No, władze stwierdziły, że pomieszczenie jest niezbędne na stworzenie tam magazynu, na jakieś... No zaraz, no mieszkańcy mogli sobie tam przychodzić i bezpłatnie uzyskiwać porady prawne i trzeba było w tym pomieszczeniu akurat magazyn urządzić? Rozmawiał pan z panem? No ja powiem tak, ja nie mam takich kompetencji, pani redaktor, ponieważ ja jestem jedynie zleceniobiorcą pewnego działania, prawda? Ja jestem osobą, która współpracuje przy realizacji tego projektu. Wszelkie właśnie takie kwestie dotyczące reprezentowania, załatwiania, no to ma prezes fundacji, zarząd fundacji, no to nie są moje kompetencje, więc... No ale ktoś z zarządu rozmawiał z panem. Tak, no taka była wizja, że... No i pan Kujawa zrezygnował. Zrezygnował, tak. Ja to... A nie mógł wam jakiegoś innego pomieszczenia zaproponować? No, no nie było takiej rozmowy w ogóle. Ja otrzymałem po prostu polecenie od prezesa fundacji na to, żeby znaleźć możliwość... No i nie dopytywał pan, dlaczego z Boguszowa ma zniknąć ten punkt porad prawnych? Przecież to ciekawe musi być bardzo. Dlaczego? To znaczy ja zostałem poinformowany przez panią dyrektor o tym, że no nie... Jaką nie, panią dyrektor? No panią dyrektor Centrum Kultury, bo to się mieściło w Centrum Kultury. No i pani dyrektor po prostu mi tę informację przekazała jakby drugi raz, no bo ja musiałem wykonać polecenie prezesa fundacji i tyle. No. Cóż tu komentować? No dobrze, no, ale nie domyśla się pan, dlaczego ten punkt musiał z Boguszowa zniknąć po 4 latach? Pani redaktor, no ja nie chcę tak wysuwać tak daleko idących jakby wniosków. No to są blisko idące wnioski. No ja byłem kandydatem na burmistrza miasta Boguszowa Gorcz. A to tymi spowodowane? Nie wiem, może, nie wiem. No powiem, że... To taki odwet, tak? Nie wiem, no może to... No ale jakoś... mieszkańcy odłamkowym dostali. Może to było spowodowane. No ja nie mogę... musieli przyjechać do Wałbrzycha, żeby był taki... No przyjeżdżają. Z Boguszowa, ludzie wtedy z Boguszowa, nie musieli przyjeżdżać. Tak, ludzie z Boguszowa przyjeżdżają do Wałbrzycha. Mhm. Także, no ja myślę, że pan Kamil Orpel, który zwołał tą konferencję, dokładnie wiedział, jaka jest sytuacja tego punktu bezpłatnych porad.
Również, a skąd mógł wiedzieć? No, pani dyrektor Centrum Kultury to jest koleżanka pana Kamila Orpla z naszego powiatu. Taki był komitet wyborczy, nasz powiat. Wspólnie w poprzedniej kadencji startowali i wspólnie byli radnymi, wspólnie ten komitet tworzyli i byli członkami tej grupy radnych. To taki komitet jest ponad podziałami, zresztą w kampanii bardzo szumne hasła padały. No pan Kamil właśnie jest ponad podziałami, ale dzisiaj zasiada pod szyldem Platformy Obywatelskiej, także to są takie ponad podziały, myślę, że formułowane tylko na potrzeby kampanii wyborczej. To już rzeczywistość pokazuje, że zaczynają się te podziały, prawda? Jak już trzeba Właśnie, a nie odnosi pan wrażenie, że jakaś taka atmosfera agresji w starostwie powiatowym zapanowała? No, dużo jest takich agresywnych przejawów. Ja powiem, że no, atmosfery miłości w starostwie powiatowym nigdy nie było, ale dzisiaj rzeczywiście ta agresja eskaluje. To nie jest jakby naturalny poziom, powiedzmy, tych zderzeń różnych poglądów, bo takie zderzenia różnych poglądów są potrzebne, bo ja dzisiaj, będąc w opcji rządzącej, to słyszę ze strony opozycji pewne formułowane zarzuty i uważam, że czasami jakby pewne zagrożenia opozycja również jest w stanie wskazać. I racjonalne rozważanie różnych kwestii powoduje to, że ten proces decyzyjny, on idzie w dobrym kierunku. Dlatego ja bardzo szanuję opozycję. Myślę, że opozycja jest potrzebna. Sam wiele lat spędziłem na ławie opozycji. Myślę, że nasze różne uwagi były wykorzystywane również w tym procesie zarządzania i przynosiły dobry efekt. Także ja liczę na tą opozycję. Dzisiaj ta agresja jest widoczna. Ta agresja rozpoczęła się od tej sesji, na którą radni opozycji nie przyszli. No właśnie, dlaczego nie przyszli? No nie przyszli, bo widzieli zagrożenie tym, że no nie będą rządzić powiatem. Po prostu chcieli... Coś zademonstrować? Demonstracja to mało. Myślę, że chcieli zablokować możliwość uchwalenia budżetu i ewentualnie powtórzenie wyborów, bo takie głosy było słychać. Aż tak daleko, tak, myśli tak, pan? Tak, tak, były tak, takie tak, tak, tak. One były głośno powtarzane przez członków opozycji, także to był taka koncepcja była. Czyli demokracja demokracją, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Także taki to jest. A dlaczego nie pozwoliliście radnym opozycyjnym na zabranie głosu w trakcie komisji budżetowej? Nie, no to takiej sprawy nie było. No była, bo mówił pan Kamil Orpel, że właśnie była i przyszli sobie na tą komisję radni Platformy Obywatelskiej i naszego powiatu, którzy stanowią klub. No i nie zostali dopuszczeni do głosu. To tak radni opozycyjni nie mieli tylko możliwości głosowania wniosków, ale możliwość zabierania głosu, formułowania wniosków i udziału w pracach mieli. Zabierali ten głos? No nie zabierali. Dlaczego? Przyszli troszkę... To może nie pozwoliliście im? Nie. Po prostu wyszli. Drugi raz wyszli z obrad, tym razem komisji. Ale taki protest skierowano do pana wojewody w tej kwestii, że zachowujecie się w sposób bardzo niedemokratyczny. No, radni opozycji nie zostali powołani do komisji w tym pierwszym momencie, dlatego że nie brali udziału w sesji, więc jeżeli się nie bierze udziału w sesji, taki radny, który jest kandydatem do prac w komisji, nie ma możliwości złożyć oświadczenia woli. Po prostu trzeba takiego radnego spytać, czy wyraża zgodę na to, żeby przyjąć jego kandydaturę na członka komisji. Jeżeli takiej osoby nie było, no to myśmy nie mieli formalnych możliwości zapytać się pustego fotela. Poza tym, no, pani redaktor, no, często bywa, że nie wszyscy radni uczestniczą w obradach sesji. Różne są przyczyny. Czasami ludzie chorują. No i podnoszenie takiego faktu, że nie braliśmy udziału w komisji, w pracach sesji czy w pracach komisji, i uważamy, że z tego powodu te prace są niezgodne pod względem prawnym, no to jest jakiś absurd. No. To każdy radny w okolicznościach, kiedy nie uczestniczy w obradach sesji, mógłby powiedzieć, że ta sesja jest nieprawomocna, bo mnie na tej sesji nie było. Decyduje o tym kworum.
czyli większość bezwzględna. Ta większość bezwzględna była i sesja była prawomocna, także no oczywiście ja rozumiem, że radni opozycji chcieli zbojkotować sesję i w efekcie uzyskać nieprawomocność obrad, ale nie udało im się to. Większość radnych podeszła do sprawy poważnie. Mieliśmy na względzie przede wszystkim dobro mieszkańców, bo niepowoływanie zarządu i powoływanie, powiedzmy, iść droga w tym kierunku, żeby nastąpiły nowe wybory, to są bardzo duże koszty. Pan Kamil dzisiaj, powiedzmy, chce rozliczać każdą złotówkę, ale nie mówi o tym, że jeszcze niedawno chciał obciążyć mieszkańców powiatu bardzo wysokimi kosztami związanymi z nowymi wyborami do Rady Powiatu. Taka ale była nigdy koncepcja. Tego nie deklarował, to są może takie pana domysły. To znaczy, no, pani redaktor, no, to jest informacja, która krążyła. Pewna, tak? No, to jest informacja, która krążyła. Taka koncepcja była i ta koncepcja... Ale to może władze powiatu wałbrzyskiego, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, oczywiście tutaj na ten pomysł wpadły. Niekoniecznie pan Kamil Orpel. No ja mówię pan Kamil Orpel, ponieważ no, pan Kamil Orpel jest dzisiaj liderem tej grupy Platformy Obywatelskiej w powiecie. Może nieformalnym, bo nie pełni funkcji formalnej, ale to liderowanie widać, bo widać, ono jest widoczne na sesjach, widoczne jest również na tej konferencji. Ale pan Kamil Orpel startował w trakcie wyborów samorządowych z takiego ugrupowania, które się nazywa Nasz Powiat i bardzo często rozmawiając tutaj ze mną w studio podkreślał właśnie taką swoją apolityczność i to, żeby go absolutnie z żadną partią polityczną nie identyfikować. Ale fakty mówią coś innego. Pan Kamil Orpel jest członkiem Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i pan Kamil Orpel dzisiaj, może nieformalnie, ale jest liderem tej grupy. Zapraszaliście go do swojego klubu na przykład, to ugrupowanie, do Klubu Prawa i Sprawiedliwości na przykład? Nie, pani redaktor. No dlaczego? No nie, może to... byście go zaprosili, bo może Platforma Obywatelska zaprosiła pana Kamila Orpela. Pani redaktor, wy go zaprosili, to by na przykład skorzystał z tego zaproszenia, no skąd pan wie? Pan Kamil Orpel od dawna deklaruje swoje poglądy polityczne, mówi o tym, że jest zagorzałym liberałem, także myślę, że tutaj ta propozycja byłaby naprawdę nie na miejscu. No dobrze, ale wiele mówił o tym, że trzeba wyłagodzić te stosunki panujące w trakcie przynajmniej obrad sesji, że skupiacie się panowie tylko na awanturach politycznych, kłótniach, natomiast nie ma tak naprawdę merytorycznego podejścia do sprawowanego mandatu i mitrężycie tam tylko czas. Ja myślę, że jeżeli chodzi o pracę opozycji w poprzedniej kadencji, to w zasadzie wszystko można nam było zarzucić, ale niemerytoryczność to byłby ostatni zarzut. Naprawdę te kwestie, które podnosiliśmy, one miały duże uzasadnienie merytoryczne i przede wszystkim one skutkowały tym, że zarząd powiatu w zasadzie pewne kwestie swojego sposobu zarządzania zmieniał pod ich wpływem. Także myśmy byli czasami inicjatorami pewnych zdarzeń w zarządzaniu powiatem. No to dobrze. Opinia prawna tutaj przed panem leży. No to jest opinia prawna w zakresie tego konfliktu interesów. Pan Leonard Górski podnosił tę kwestię. Myślę, że gdyby wcześniej może do mnie zadzwonił, czy udał się do biura rady i zapytał się, czy rzeczywiście taki zarzut może być formułowany, to mógłby się zapoznać z tą opinią prawną, która tutaj leży i rozwiałaby ona właśnie wątpliwości pana Leonarda. Ale może ktoś go też zainspirował, prawda? No może tak być. A kto to był? Nie wiem. Może ten nieformalny przywódca, właśnie. Nie wiem. To tak jest przeważnie w organizacjach, w jakichś grupach społecznych, że tworzy się taki nieformalny przywódca, który ma duże oddziaływanie na grupę i czasami to oddziaływanie jego nie jest jakby podbudowane ani merytorycznością, ani powiedzmy jakimiś koncepcjami, tylko ten charakter tego człowieka, ta charyzma jest taka duża. Myślę, że może ma taką dużą charyzmę w tej swojej grupie. Zobaczymy, jak to dalej będzie z tą grupą. Właśnie. Dziękuję bardzo panu za przybycie do studia, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wszystkim państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z panem Markiem Tarnackim, który jest szefem Rady Powiatu Wałbrzyskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, koalicjant.